Katarzyna Sudnik, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o opiece koordynowanej. To jest takie hasło, które pojawia się od paru tygodni. Narosło już wiele wątpliwości, wiele mitów, a my chcielibyśmy rozmawiać o faktach. Dlatego też zaprosiłam do tego spotkania pana Tomasza Zielińskiego, doktora Tomasza Zielińskiego, wiceprezesa Federacji Porozumień Zielonogórskie i prezesa Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych Pracodawców. Witam pana serdecznie. Dzień dobry, również witam. Panie doktorze, zacznijmy od tego, cóż to jest ta opieka koordynowana? No, opieka koordynowana to jest taka koncepcja zmienienia sposobu podejścia do pacjenta, czyli do tej pory pacjent generalnie zgłaszał się do lekarza, miał załatwiany temat w tym momencie i opuszczał gabinet i dalej żył swoim życiem, po czym wracał wtedy, kiedy uważał, że potrzeba. A w opiece koordynowanej ideą jest to, żeby pacjent wychodząc z gabinetu miał zaplanowany taki następny krok. Co ma zrobić? Czy udać się do koordynatora, czy udać się do pielęgniarki, czy przyjść na przykład za 4 miesiące, za rok, w zależności od stanu jego klinicznego. Czyli ma stworzony plan opieki. Ten plan opieki jest realizowany w ramach opieki koordynowanej, co roku aktualizowanym. Oczywiście wtedy, kiedy ma pan pacjent stan nagły, kiedy dzieje się coś pilnego, to zostaje przyjęty wtedy standardowo w razie potrzeby. Natomiast przy chorobach przewlekłych, wybranych chorobach przewlekłych, może mieć pewien zakres opieki takiej uporządkowanej, czyli jakby koordynowanej, stąd taka nazwa, i również poszerzony zakres kompetencji lekarza rodzinnego, specjalisty medycyny rodzinnej najczęściej, który będzie mógł wykonać również zalecone przez siebie badania w ramach ścieżek postępowania w konkretnych chorobach. No właśnie pan doktor powiedział tak, po pierwsze, że daje to po prostu lepsze zorganizowanie opieki nad pacjentem, prawda? A z drugiej strony, bardzo dobrze pan powiedział, daje większe możliwości diagnostyczne, ale takie badania diagnostyczne, jakie zaleci lekarz POZ-u. Tak, jeżeli pacjent trafia do lekarza POZ-u, to lekarz POZ-u decyduje o tym, w jaki sposób, w zależności oczywiście od stanu pacjenta, od jego chorób i dostępnych możliwości diagnostycznych, jakie badania powinny być u niego wykonane, czy to na etapie potwierdzania rozpoznania, czy już w prowadzeniu pacjenta, i planując ten indywidualny plan opieki medycznej, planuje te badania i później w ciągu roku pacjent realizuje badania w odpowiednim cyklu zaleconym u pacjenta. To może być zaraz po takiej wizycie, a może być na przykład ustalone, że proszę za pół roku wykonać jakieś badanie i z tymi badaniami, z wynikami oczywiście zgłosić się do oceny. No właśnie, jeśli mówiłam o tych mitach, to już się zdarza, że pacjenci przychodzą do lekarzy i mówią, dobrze, skoro pan ma większe, panie doktorze, możliwości diagnostyczne, to ja bym poprosił rezonans, tomograf komputerowy, zdjęcie klatki piersiowej i parę jeszcze innych badań. To nie tak. To nie tak. Po pierwsze, lista badań jest ograniczona. Lista badań jest ograniczona w samej łącznej liczbie, czy w rodzaju, bo jeszcze do liczby dojdziemy, jak powiemy o ograniczeniach finansowych projektu, ale jeśli chodzi o zakres, to one są ograniczone, ale są również ograniczone do konkretnych chorób pacjenta i do tego, że dana poradnia musi mieć potencjał do tego, żeby wystartować w danej ścieżce terapeutycznej, bo mamy 4 ścieżki terapeutyczne, mamy diabetologię, mamy kardiologię, mamy endokrynologię i pulmonologię, i do każdej tej ścieżki są przewidziane badania. W związku z tym pacjent, który trafi, musi trafić akurat do poradni, która ma określoną ścieżkę, musi mieć określone choroby określone przez ministra zdrowia w rozporządzeniu. W tej ścieżce muszą być te badania i jeszcze lekarz musi widzieć sens ich wykonania i tylko wtedy zostaną one zrealizowane. Na pewno nie będzie to w ten sposób, że pacjent był w poradni prywatnie, na przykład u kardiologa, który powie, że warto byłoby zrobić echo serca i przyjdzie, że to ja bym teraz chciał sobie dorobić, albo na przykład jest długa kolejka, pacjent jest pod opieką AOS-u, poradni specjalistycznej, tam jest długa kolejka, no to tutaj przyjdę u lekarza rodzinnego, to zrobię, bo podobno można, to tak nie będzie. Troszkę inną ścieżką są badania z budżetu powierzonego, takiego diagnostycznego, tam jest 8 badań,
które lekarz poza tymi ścieżkami może zlecać. I jest troszkę inna procedura. Tam nie ma aż takich dużych rygorów i to może robić każda poradnia, ale to są badania takie już bardziej specjalistyczne przy rozszerzaniu diagnostyki na przykład anemii, ale też i innych schorzeń. Właśnie, zaczął Pan mówić, Panie doktorze, o specjalistach. Jak to jest z konsultacjami specjalistów? Czy w POZ-cie będą musieli być zatrudnieni specjaliści? Jaka jest różnica między POZ-em a ambulatoryjną opieką specjalistyczną? W ramach koordynacji będzie możliwość zlecenia przez lekarza POZ-u konsultacji specjalistycznej, z tym, że ta konsultacja będzie mogła być również konsultacją taką, że to lekarz rodzinny najczęściej zadzwoni, bo to w formie telekonsultacji będzie, zadzwoni do lekarza, do kardiologa na przykład i powie: panie doktorze, kolego, mam pacjenta z takimi i takimi objawami, z takimi i takimi wynikami badań, podpowiedz, bo mam problem diagnostyczny albo mam problem już z postępowaniem dalszym w leczeniu, bo pacjent nie reaguje właściwie na leczenie, czyli pacjent w tej sytuacji nawet nie zobaczy tego kardiologa, powiedzmy z przykładu. Bo to ale poza nim odbędą się te konsultacje. Tak, on dostanie efekt tego, że lekarz rodzinny będzie miał większą wiedzę w tym momencie, w związku z tym będzie mógł więcej przekazać od siebie pacjentowi, ponieważ wsparł się konsultacją. Druga wersja konsultacji to będzie już taka, gdzie pacjent będzie widział lekarza specjalistę z danej dziedziny, ale to będą porady, które również nie muszą być w poradni lekarza rodzinnego. Mogą być, bo może być w ten sposób. W dużych poradniach może być tak, że będzie dużo pacjentów, u których będzie potrzeba skonsultowania przez danego specjalistę, więc będzie możliwość ściągnięcia go do poradni. Natomiast może być tak, że w mniejszych poradniach no, to pacjent będzie musiał pojechać do tego lekarza gdzieś, więc na miejscu w POZ-cie tego specjalisty nie będzie. Natomiast będzie pewna dostępność do takich konsultacji, ale znowu na podstawie tego, co lekarz rodzinny, lekarz POZ ustalił w indywidualnym planie opieki medycznej. Jeżeli tam w tym indywidualnym planie uznał, że jest potrzeba takiej konsultacji, no to wtedy zleci taką konsultację. Jeżeli takiej potrzeby nie ma, bo pacjent jest stabilny, a większość pacjentów, którzy są pod opieką lekarzy rodzinnych, są stabilnymi, więc tych konsultacji będzie zdecydowanie mniej niż ilość pacjentów. To będzie raczej rzadkość niż częsta rzecz, bo cały czas zostaje opieka ambulatoryjna. Ta poradnia AOS-owa, taka, którą znają pacjenci cały czas, one nie znikają. Ta koordynacja nie powoduje zlikwidowania tamtej ścieżki. Ta koordynacja nie oznacza również, panie doktorze, że kolejki do specjalistów się zmniejszą. No ja bym nie przypuszczał, żeby one się przynajmniej krótkoterminowo, znaczy jednym z założeń oczywiście koordynacji jest to, że kiedyś one się powinny zmniejszyć, ale to trzeba liczyć w latach, jeśli nie w dekadach, ten czas doprowadzenia do skrócenia kolejek, bo to jest bardzo długi, skomplikowany proces, w którym no, jest jeszcze wiele niewiadomych i to potrwa zdecydowanie dłużej niż kilka miesięcy z tym, żebyśmy wdrożyli opiekę koordynowaną w Polsce na masową skalę, a dopiero na masową skalę można mówić, że kiedyś doprowadzi do jakiegoś skrócenia kolejek. Jak pan myśli, panie doktorze, ile teraz poradni POZ-u przystąpi do tego programu i ile właśnie, nie wiem, lat będzie potrzeba, żeby rzeczywiście to było takie powszechne? Znaczy, oczywiście ilość poradni, które przystąpią, zależy od tego, jakie ostateczne warunki Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawi, bo jak zawsze wszystko zależy od szczegółów, bo szczytna idea, w której jest wiele fajnych rzeczy i które mogą poprawić naprawdę pracę i ułatwić pracę lekarzowi i poprawić opiekę nad pacjentem, rozbija się o to, jakie będą wielkości budżety, te, które dostaniemy do zarządzania, bo jeśli nie starczy dla pacjentów pieniędzy, no to co z tego, że to będzie fajna opieka, jak nie będzie można jej zrealizować, bo nie będzie za co, bo tu mamy limity. W POZ-cie do tej pory nie mieliśmy limitów, a od tego roku pojawiają się produkty, które są bardzo mocno limitowane i to nas ogranicza. I oczywiście stawki opłat, tyle ile fundusz da na koordynatora ostatecznie, te wszystkie wyceny, od tego będzie zależało zainteresowanie, natomiast realnie patrząc, myślę, że to, jeżeli to będzie po kilkanaście podmiotów w województwie, to pewnie rządzący będą mogli to uznać za sukces.
bo że w ogóle. Czyli niewiele, panie doktorze, na razie. Znaczy, ja uważam, że nie ma szans na to, żeby to było więcej w krótkim czasie, ponieważ trudno jest wchodzić w coś, o czym się tak mało wie. Tu potrzeba po prostu miesięcy edukacji, tak żeby w sposób racjonalny zachować się w tym, co jest zaoferowane i żeby była możliwość uczciwego podejścia do pacjentów, tak żebyśmy zaproponowali pacjentom jakąś zmianę, a nie tylko, że na sztuki będzie się zgadzało, że się dużo podmiotów zgłosiło, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby była poprawa dla pacjentów, a to musi potrwać, bo jest za mało informacji i potrzeba czasu. Edukacja potrzebuje czasu, żeby się rozeszła. Miejsc udzielania świadczeń w POZ jest blisko 10 tysięcy. No to jest tyle miejsc, do których trzeba dotrzeć, a ilość personelu medycznego, bo to i lekarze, i pielęgniarki, i koordynatorzy, no to już mówimy w dziesiątkach tysięcy osób, które trzeba przeszkolić, ale to trzeba czasu po prostu zwyczajnie. Panie doktorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Myślę, że jeszcze nie raz będziemy o tym mówić, bo tak jak pan powiedział, diabeł tkwi w szczegółach, więc będziemy do tego jeszcze wracać, bo tych niewiadomych, jak pan mówił, jeszcze jest bardzo dużo. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.